kochani, świat się bardzo zmienił. I w tej chwili człowiek nie jest w stanie odróżnić ważną informację od mało ważnej informacji. Na pierwszych stronach publikatorów znajdują się te informacje, które udają ważne. Czyli one są po prostu popularne. Ważne, że ktoś wygrał 100 milionów złotych. O Boże, to jest na pierwszą stronę gazet najważniejsza informacja krajowa. Lub inna najważniejsza informacja krajowa, że autokar się przewrócił. Kochani, coś, co się dzieje rzadko, jest uważane za informację ważną. To był przykład. I teraz, o co mi chodzi? Chcę wam powiedzieć, że podobnie jest w internecie. W internecie, jeżeli wpiszesz jakieś hasło w Google, to ci wychodzi cały śmietnik ważnych i nieważnych informacji. I współczesnemu człowiekowi jest trudno odróżnić ważną informację od nieważnej. Do tego stopnia, że w związkach międzyludzkich człowiek mówi do kobiety jakieś zdanie i ta kobieta nie wie, czy to zdanie było ważne, czy nieważne. I dlatego chcę wam przekazać bardzo ważną informację. Jak przekazuję bardzo ważną informację, to podkreślam. Jeżeli mówisz coś bardzo ważnego lub ważnego, to swoim zachowaniem to podkreśl to z powodu gestykulacją, pokaż, że to jest ważne, stop, to jest ważna informacja. Jak mówisz do swojej dziewczyny, że ją kochasz, to nie rób tego mimochodem. Nie rób to tak zaściankowo, żeby lepiej nie usłyszała. I dlatego ważna informacja jest tylko wtedy ważna, kiedy jest podkreślone, że jest ważna. Druga ważna rzecz, jeżeli przekazujesz jakąś informację, która ma być ważna, nie przekazuj jej bez komentarza. Nie tylko podkreśl, że to jest ważne, ale dodaj do tego komentarz. Kochanie, to, że Ciebie kocham, to jest nie dość, że cholernie ważne, ale to znaczy, że ja bez Ciebie żyć nie mogę i że ja Ci się za chwilę oświadczę. Na przykład. Lub ewentualnie poinformuj drugą osobę o tym, co, jaki wniosek wychodzi z tego, że informacja, która się ukazała w gazecie, niedawno w gazecie internetowej, że naukowcy z Innsbrucka odkryli, że największą odporność na koronawirusa mają ci, którzy po zachorowaniu zostali zaszczepieni. Ale nikt nie wyjaśnił, co to znaczy. Jeżeli zrozumiesz, co znaczy taka informacja, to jesteś ktoś.